rodzaju doświadczenie? Tutaj mamy różne, właśnie dostałam pytania z Facebooka od naszych odbiorców, słuchaczy. Dziękujemy bardzo. Jak to jest wystąpić online bez publiczności? To właśnie, może majestra to odpowie. No właśnie, ja mówiłem, że jest niesamowite doświadczenie. Pierwszy raz w życiu, trzeba dużo sobie wyobrazić. Musimy sobie was wyobrazić tam gdzieś daleko, za ekranami. Myślę, że na przyszłość sami rozumiecie, że słuchanie takich koncertów na smartfonach to trochę za mało, bo naszym materiałem nośnym jest to przede wszystkim dźwięk. Żeby to wszystko dobrze brzmiało, wymaga to pewnych w miarę dobrych głośników. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że potwierdzicie to. Jeżeli tak, to napiszcie nam coś w tym kierunku. No a wizja, Boże drogi, muzyka mówi do uszu, przemawia do uszu, nie tyle do oczu, więc to jest, powiedzmy, moim zdaniem nie aż tak do końca ważne, ale tutaj widzę, że wszystko zadziałało świetnie, jesteśmy śledzeni z każdej możliwej strony. Tutaj właśnie dostaliśmy gratulacje od Mariusza Hajskiego, który jest fanem muzyki operowej. Dominiko, fantastycznie, gratuluję, śledzę, uściski, bardzo miło. Dużo jest takich właśnie też po włosku różnych wiadomości, dziękujemy bardzo. Jest takie pytanie od Polonii włoskiej, kiedy zobaczymy panią we Włoszech? No kochani, ja bym... Odpowiedz im po włosku, żeby Włosi... No też właśnie, też może dla Polonii we Włoszech powiem tak, że no, bardzo tęsknię za Włochami. Kocham Polskę i Włochy, to są moje dwie ojczyzny, jedna ojczyzna, gdzie się urodziłam, druga ojczyzna artystyczna. To w ogóle... Każdy artysta i w ogóle każdy człowiek w Europie ma dwie ojczyzny, swoją oraz Włoch. My podróżujemy tak dużo, że to jest normalne. Szczególnie we Włoszech narodziła się opera włoska, więc bardzo mi brakuje. Bardzo współczuję przyjaciołom włoskim, jesteśmy codziennie w kontakcie. No bardzo ucierpieli w wyniku tej tragedii koronawirusa, ale wierzę, że szybciutko wrócimy na koncerty. Teoretycznie już mnie tam zapraszają na koncerty na festiwal w lipcu. Zobaczymy, czy to się odbędzie. To będzie w Teatro Marcello w Rzymie. No miejmy nadzieję. Cari amici italiani. Io spero di presto venire in Italia a cantare con voi, siete veramente nel mio cuore. Vi aspetto per i nostri concerti, le nostre opere. Kolejne pytanie. Jakie są kolejne wasze plany koncertowe? Czy będą kolejne koncerty? No właśnie, kochani, tutaj no ciężko powiedzieć, bo zobaczymy, kiedy się skończy ten koronawirus. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Jak się skończy, to zaczynamy naprawdę działać i gramy. Ale póki co mamy tą wspaniałą formułę. Dzięki tygodnikowi Bydgoskiemu, panu Florkowi, dziękujemy serdecznie. No i mamy koncerty online, zapraszamy serdecznie. No właśnie, mi się wydaje, że wiecie, z wizytowaniem ludzi w salach koncertowych, moim zdaniem nie tak szybko to nastąpi, dlatego nawet, jeżeli nawet ten wirus odejdzie, ale gorzej jest ze strachem w umysłach ludzkich, żeby się zebrać, prawda, pójść na salę, nawet kiedy nic nie grozi, ale ludzie mają też trochę biedra, więc mi się wydaje, że przez pewien okres czasu takie koncerty online mają rację bytu. To jest duży sens, rzeczywiście, tak, to jest tak. Taki substytut, no bo rzeczywiście dostajemy codziennie wiadomości od naszych fanów z całego świata, którzy czekają po prostu na koncerty na żywo. No póki co macie po prostu nas online, możemy słuchać, dzielić się przepiękną muzyką. Tak. No ale... To jest jedyny koncert, który można obserwować w domowych laczkach, w szlafroku. Na luzie. Na luzie totalnym. Wystarczy, że my tu trochę się ani suknia koncertowa. Odpicujemy się i to wystarczy. Wy nie musicie. Jest to naturalne, jest, jak najbardziej. Tak jest, tutaj było kolejne. A propos koncertów. No, czeka nas bardzo dużo koncertów papieskich. Zresztą niedługo będziemy mieli pewną niespodziankę dla was. Nie będę zdradzała szczegółów, ale będzie też pewien ważny koncert. Koncert papieski online, na który wkrótce was zaprosimy. To będzie naprawdę ogromne wydarzenie i zapraszamy, to też będzie współpracą z Watykanem. Zapraszamy serdecznie. I będą też później, jak się zakończy pandemia, koncerty papieskie też na żywo. Mamy nadzieję, że się spotkamy z państwem szybciutko w Kościanie, w Trzebnicy, w Warszawie oczywiście, w Watykanie. Zapraszamy serdecznie. No i tutaj jeszcze bardzo dużo oper nas czeka i różnych innych działań. Tutaj jeszcze kolejne było ulubiony kompozytor. No to proszę, maestro, jaki kompozytor? To jest trudne pytanie. Mozart przede wszystkim. O, Chopin. Mozart to jest mój ukochany kompozytor. Ja naprawdę kocham Mozarta. Zgadzamy się. No i absolutnie. Dużo ludzi mnie pyta, kto był moim najlepszym, najważniejszym nauczycielem śpiewu. No ja powiem szczerze, Mozart. Ja najwięcej się nauczyłam śpiewając Mozarta, tak, po prostu. Żaden profesor, wiadomo, technika jest bardzo ważna, ale śpiewając Mozarta, ten głos się ustawia w dobrą pozycję. Oddech jest ułożony znakomicie. Kolory, dźwięk musi być okrągły. Jak nie ma oddechu, to się nie śpiewa Mozarta. Nie da rady po prostu, więc to jest taki egzamin. Kto śpiewa dobrze Mozarta, czy gra Mozarta, to jest egzamin dla muzyka po prostu. A poza tym Mozart to jest najlepsza muzyka na chore serce, wiesz?
O tak, tak, prawda? Oczywiście, tak. Czyli od razu podnosi... Ale chory razu... umysł również, bo muzykoterapia, tak. Moja przyjaciółka jest muzykoterapeutką. Żaden inny kompozytor, są wspaniali kompozytorzy, ale tylko Mozart na emocje jest wpływa. Jak miód na serce. Dokładnie, o. Teraz w tym momencie właśnie kryzysu wiele osób ma depresję, niestety... Słuchajcie Mozarta. Słuchajcie tak. Mozarta, wtedy tak, naprawdę jesteśmy 40, ile tam ileś, symfonii, koncertów, 27, fortepianowy, skrzypcowy kilka, arii do bezliku, oper i tak dobrze, dalej. Dobrze, dobrze, dobrze. To kolejne pytania, dobrze, dużo tych pytań, przepraszamy, nie damy radę na wszystkie odpowiedzi, tego jest tak dużo i po włosku, i po polsku, no może po polsku jednak jesteśmy w Polsce, chociaż no, miło nam, że nas słuchają słuchacze z całego świata, to jest piękne właśnie, promujemy polską kulturę. Jakie utwory są dla Pani najtrudniejsze? O, dobre pytanie, no to trochę wracamy tutaj do Mozarta. Kto śpiewa Mozarta, może śpiewać wszystko, powiem tak, szczerze. Dokładnie. Po Mozarcie to jest najlepsza szkoła i egzamin za każdym razem. Więc... Wiesz, ja byłem kiedyś, mieszkałem długie lata w Monachium, tam był taki pan, który robił taką serię w parku koncertów, dając możliwości występów różnym ludziom, tam przyjeżdżali z Rosji, z Polski i tak dalej. On mówi, zagraj mi coś Mozarta, jeżeli Mozart do niego wyszedł. Biorę cię. A wszystko, bo wiem, jak Mozarta dobrze zagrasz, to zagrasz wszystko inne wszystko, równie wszystko dobrze. Technicznie jest bardzo trudno. A no. Nie mam Mozarta, paszą. Dokładnie, no coś w tym jest, więc kochamy Mozarta. Czym zajmuje się Pani w czasie braku koncertów? No wiecie co, no oczywiście muzyką, to jest 99% mojego życia. No bardzo dużo ćwiczę, robię dla Was nowy repertuar, bardzo dużo nowego programu przygotowuję, bo naprawdę czeka nas bardzo dużo pracy, jak zakończymy to wszystko, znaczy jak zakończy się pandemia. No pracuję nad jednym bardzo ważnym projektem, szczegóły będę w końcu zdradzała. Bardzo dużo wywiadów udzielam, no, z całego świata zgłaszają się i radia, telewizja. Bardzo dużo się dzieje pod tym względem, promujemy polską kulturę, polską muzykę na całym świecie. Więc tutaj w taki sposób produktywny. Udzielam też lekcji online, no jakby szkole młodych adeptów sztuki wokalnej. Mam wspaniałych uczniów. Pozdrawiam serdecznie. Kochani, pozdrawiam. No. A pan czym się zajmuje? A może jeżeli już mam tą możliwość, to trochę z innej beczki. Otóż ja bardzo kocham muzykę zespołu Skaldowie. I razem z Andrzejem Wielickim, głównym kompozytorem i szefem tego zespołu, mamy taki projekt do realizacji, gdzie będziemy grać jego mniej znane kompozycje, a często bardzo duże, muzyka baletowa, czy też muzyka, takie jak kompozycja Krywanie, chcemy to na dwa fortepiany przy pierwszej nadającej się możliwości, być może też i online. Chcielibyśmy to pokazać i jeszcze raz uwypuklić tą sylwetkę Andrzeja Zielińskiego, znakomitego, zupełnie legendarnego kompozytora. Co prawda muzyki lżejszej, ale nie ma muzyki lekkiej czy ciężkiej. Jest muzyka dobra albo zła. Albo zła, dokładnie. Tak, to wszystko zależy od wykonawstwa, zgadzam się. Kolejne pytanie, tego jest tak dużo, nie wiem czy to ogarniemy wszystko, ale spróbujemy się na część odpowiedzieć. Poza śpiewem, czy gra Pani na jakimś instrumencie? No tak, tak, to Was miło zaskoczę. Gram na fortepianie, to znaczy wiadomo, każdy tam miał dodatkowe... Zagraj coś. Nie gram na tyle, żeby koncertować. Miałam lekcje, pamiętam ukochanej Pani Janusz, miałam cudowne lekcje fortepianu na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, bardzo dużo mi dały te lekcje. Pani Janusz była taka dobra, taka kochaniutka, że nie wypadało nie ćwiczyć, więc ćwiczyłam ostro ten fortepian. Przydaje mi się, bo jestem w stanie nauczyć się opery. Sama jak ćwiczę, to przygotowuję sobie sama, pracuję, potem przychodzę już gotowa na próby z orkiestrą, więc to jest bardzo ważne. No i kiedyś tam na gitarze jeszcze grałam, ale nie lubię tego instrumentu, w sensie nie czuję go. Uwielbiam dobrych gitarzystów, mam wspaniałych, na przykład pan Srokosz jest wybitnym gitarzystą, ale sama nie potrafię grać. A maestro, czy grasz na jakimś instrumencie? Oprócz... Na nerwach jeszcze. A, tutaj nie wątpię. Nie, no, słuchaj, też próbuję czasami śpiewać, lepiej czy gorzej, ale... No, tak jak każda muzyka. Wszystko jest dobre. Na gitarze też nie potrafię grać. Nie, no na fortepianie. Na akordeonie umiem trochę pograć i na organach, tam gdzie no są klawisze. To ciekawe, super. No. W jakim języku najlepiej Pani lubi śpiewać? No powiem Wam, śpiewam w 10 językach różnych. Najbardziej lubię śpiewać po włosku, no bo to jest język opery, on jest takim bardzo melodyjny. Każdy śpiewak musi znać perfekcyjnie włoski. Żeby śpiewać operę, trzeba znać włoski, bo tam są takie smaczki ciekawe językowe. Jest to język taki poetycki, piękny. Uwielbiam śpiewać w języku polskim, jest to trudny język bardzo, ale zobaczcie, jak te pieśni Chopina pięknie brzmią w naszym ojczystym języku, jakich mamy wspaniałych poetów. To szyczy, siczy. Nie jest łatwe w śpiewie, bo łatwiej jest zaśpiewać amore mio. Brzmi to tak bardziej, no łatwiej jest to do wymówienia, te piękne samogłoski okrągłe, ale lubię, kocham język polski. Powiem Ci...
taką ciekawostkę, może to Cię zainteresuje. Otóż ja kiedyś właśnie studiując Mozarta, ucząc się go tak naprawdę poważnie grać, żeby zrobić dobrą kantylenę u Mozarta, dorabiałem sobie jemu do tego włoskie słowa. Takie, wiesz, najbardziej mio cuore, amore i tak dalej. Znakomicie pomagało, wiesz? Mio tesoro, dokładnie. Ta martynika w języku włoskim jest znakomita. Aha. Tak jak się po włosku śpiewa, od razu wszystko wychodzi. Tak, tak, tak. Tutaj chociaż właśnie... ja włoskiego, sorry, nie znam. O, tutaj słyszę, że Państwo chcecie bis. No, bardzo nam miło, naprawdę, dziękujemy. Zobaczymy, maestro, damy jeszcze radę? No, jeszcze na kolejne pytanie może odpowiemy. Tutaj jest tyle tego, to już nie chcę nikogo... To wszystko zależy też od strony technicznej. Możemy jedziemy, czy nie? Damy radę jeszcze, tak. Pytamy tutaj naszą ekipę. Tak, Tygodnik jest. Bydgoski się zgadza, tak? Dobrze, tak. Super. Jeszcze co to jest? Ulubiona sala koncertowa. No każda sala koncertowa ma swoją specyfikę, ma swój zapach, prawda? Ma swoją atmosferę, swoją akustykę, więc w każdej sali jest cudownie. Ja pamiętam mój debiut we Włoszech z operą Cyganeria w Padwie, Teatro Verdi w Padwie. To jest dla mnie wyjątkowy teatr, no, przepiękny w stylu barokowym teatr. No, to jest dla mnie niesamowite, bo to był mój debiut włoski, więc kocham ten teatr. No ale no, każda sala ma swoje piękno i swoją moc. W Bydgoszczy jest też wiele takich sal koncertowych na całym świecie. Każde miejsce jest cudne, prawda? Tak. Jest dobra akustyka.